pani Małgosia powiedziała, drugi rok. Myślę, że bardzo ważną sprawą jest to, że program, który składa się z 12 modułów, jest bardzo kompatybilny z nową podstawą programową, która obowiązuje w przedszkolach. Państwo tam w tych książeczkach, jeżeli je macie, ja już nie wiem dokładnie na której stronie, tam jest dokładnie omówione, w którym module realizowany jest który obszar. Jeżeli Państwo to przeanalizujecie sobie, to zobaczycie, że naprawdę one są właściwie w wielu obszarach, każdy z tych modułów będzie miał zastosowanie. I tak naprawdę jest. I jeszcze jedną rzeczą, którą mogłabym powiedzieć, to to, że ja osobiście, będąca fanką 5 lat klucza do uczenia się, ja bardzo dziękuję Galinie. Dlatego, że Galina pewnie swoją osobą, tym co nam pokazała tutaj, zaszczepiła jakby we mnie wiarę w możliwości dzieci, o, w ten sposób to nazwę. Dlatego, że ja zanim zostałam dyrektorem, byłam przez prawie 25 lat nauczycielem. I ja wiem, jak pracują nauczyciele, świetnie pracują nauczyciele. Natomiast od momentu, kiedy poznałam klucz do uczenia, mogę powiedzieć, że narodziłam się po raz drugi jako nauczyciel. Bo tak naprawdę zrozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. To nie my mamy podawać dzieciom wiedzę w kapsułce, tylko mamy uczyć te dzieci w jaki sposób one mają tę wiedzę zdobywać. Tak, żeby potem faktycznie to, co Galina powiedziała, stały się mądrymi ludźmi, ludźmi żądnymi wiedzy. I tak jak Galina na początku powiedziała, że dziecko poprzez zabawę uczy się bardzo wielu rzeczy, o tym wszyscy wiemy dokładnie. To właściwie na każdych konferencjach, na każdych spotkaniach nam się o tym mówi. Zresztą podstawa programowa również mówi, że przez zabawę dziecko zdobywa swoje umiejętności. Tak powinno być i tak jest. Dzięki temu programowi właśnie możemy na to zwrócić szczególną uwagę. I powiem jeszcze jako dyrektor może, obserwując zajęcia, które moje koleżanki prowadzą razem z dziećmi, jestem pełna podziwu właśnie dla moich koleżanek. Dlatego, że one potrafią te zajęcia tak zaadaptować do swoich grup, bo to nie jest prawda, że jeżeli jest gotowy scenariusz, to przeprowadzimy ten scenariusz i mamy z głowy. Nie. Nauczycielka musi włożyć w to zajęcie całą siłę, żeby to miało sens. Ona musi coś wziąć z tego zajęcia, albo coś dołożyć. Macie Państwo, dzięki programowi, macie Państwo kanwę. I na podstawie tej kanwy pracujecie z dziećmi. Moje nauczycielki robią to świetnie. Nauczycielki naprawdę dają z siebie wszystko i razem z dziećmi, myślę, rozwijają się z tym gąsienicą, z tym motylą, które za chwileczkę pofruną razem z dziećmi dalej. Mam nadzieję, że nie wyfruną z przedszkola w związku z tym. Mam nadzieję. W każdym razie powiem tylko jedno. Obserwując te zajęcia, mogę powiedzieć, że one są bardzo sprzyjające nie tylko rozwojowi dziecka, ale również rozwojowi nauczyciela. Nauczyciel nie ma prawa, nie ma możliwości jakby zatrzymać się na pewnym etapie rozwoju i popaść w rutynę. Takiej możliwości po prostu przy tym programie nie ma, a ja uważam, że to jest chyba równie ważne jak to, że rozwijamy dzieci. Życzę Państwu, żebyście mogli kupić, Pan Maciej za chwilę opowie o tym, w jaki sposób można sfinansować program. Powiem tylko, że z naszej strony my bardzo dziękujemy prezesowi Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży w Zgierzu, panu Mariuszowi Gorzyniowi, który jest autorem programu, który trzeciego już, który jest u nas realizowany, dzięki któremu my mogliśmy kupić i mieć materiały do pracy z dziećmi. Dziękuję Państwu bardzo, ja bardzo polecam ten